Skoki na celność lądowania były ostatnią konkurencją pierwszego ogólnopolskiego wieloboju spadochronowego zorganizowanego z okazji 50. rocznicy bitwy pod Arnhem. Stąd też na Lublinku pojawili się spadochroniarze, którzy wtedy brali udział w tym pamiętnym desancie. Są to w tej chwili honorowi członkowie Polskiego Związku Spadochroniarzy. Ludzie, których w Łodzi jest jeszcze 11. Ich również ogromnie pociągały emocje związane ze sportowymi konkurencjami wieloboju. Nas, podobnie jak zaskakująco liczne grono widzów, najbardziej oczywiście interesowały postępy łodzian we wszystkich konkurencjach, ale szczególnie w konkurencjach spadochronowych. Panie Januszu, wygrał pan strzelanie, a jak wygląda sytuacja w pozostałych konkurencjach? No, w pływaniu troszeczkę słabiej, 20 chyba trzecie albo nawet dalej miejsce. W biegu jeszcze nie znam dokładnie, ale wiem, że poszło naszej drużynie nieźle. Dało nam to awans 6 na 3 miejsce drużynowe, jak do tej pory. A jak jest tutaj na razie w przyskokach? No, w tej chwili została rozegrana pierwsza kolejka. No, nasza drużyna troszeczkę zdekompletowana, bo najlepszego zawodnika zabrała nam komenda główna Warszawy. No, niestety reprezentuje najlepszy całość naszych pododdziałów. My stoimy w tej chwili no nieźle. Nie chcę zapeszać, nie chcę nic mówić, a na razie z tego, co się zorientowałem, prowadzę. Ale mam jeszcze jeden skok, także mogę z pierwszego spaść nawet na sam dół tabeli. Co jest ważniejsze w takich zawodach? Sukces indywidualny czy zespołowy? No, w mojej pracy liczy się zespół przede wszystkim. Pojedynczy funkcjonariusz policji nic nie znaczy. Dlatego bardziej nam zależy na zespołowych wynikach całego zespołu i dlatego ubolewam, że nie mam najlepszego zawodnika w naszej reprezentacji. A indywidualne sukcesy, no, też się liczą. Tak montowałem zespół, żeby każdy z nas pracował na punkty. No, ja na przykład w strzelaniu, w skokach, Łagowski w pływaniu, w skokach. Trzeci stępniak, no, skoki i pływanie. I też strzelanie. Rzeczywiście, zabrany z łódzkiej reprezentacji Paweł Łagowski okazał się skoczkiem znakomitym. Wygrał w konkurencji lądowań. W klasyfikacji ogólnej zajął 2. miejsce, podobnie jak jego drużyna. Natomiast Janusz Personowski wraz ze swoim teamem był 3. w klasyfikacji generalnej, mimo iż jednemu z członków drużyny przydarzyła się taka oto przygoda. Odpiął spadochron główny i lądował na zapasowym. Były bardzo zasmalone linki i nie mogłem sięgnąć nawet do hamulca, żeby odhamować spadochronu, żeby w drugą stronę się odkręcał. Dostałem obrotu w powietrzu, spadochron się zaczął bardziej skręcać, no, co mogło spowodować przygaśnięcie czaszy i wiadomo, co by się stało. Więc no, podjąłem decyzję wypięcia się z głównego spadochronu i otwarcie zapasowego. Słyszałem, że to pański 90. chyba 5. czy 6. 7. już skok, tak? Ile razy w czasie tych skoków musiał się pan podpierać? To jest drugie ratowanie na tym samym spadochronie. Jakie to jest uczucie w takim momencie, kiedy no, nie wiadomo do końca, co się dzieje, wiadomo, że jakoś trzeba się ratować? Są to ułamki sekundy, nawet się o tym nie myśli. No, trzeba to zrobić, bo konsekwencje by mogły być straszne.
Czyli są to czynności wykonywane automatycznie, wytrenowane wręcz? Automatycznie. I jak jest przed następnym skokiem? Czy jakieś uczucie niechęci, czy trzeba natychmiast skoczyć, żeby ten ewentualny strach przełamać? Ja myślę, że trzeba było skoczyć, bo wiadomo, no troszeczkę człowiek jest zestresowany. Hej, spadochroniarzu, czekam na twój błąd. Bądź sumienny na ziemi i rozważny w powietrzu, mówiły napisy na koszulkach niektórych zawodników. Rzeczywiście, rozwagą łodzianin wykazał się dużą. Natomiast jeśli chodzi o sumienność na ziemi, to proszę tylko spojrzeć na twarz Izabeli Pilarczyk, zawodniczki aeroklubu łódzkiego, która z ogromnym namaszczeniem, wręcz pietyzmem składa spadochron przed skokiem. Również przed wejściem do samolotu zawodniczka jest niezwykle skupiona. Wiadomo, to nie tylko walka o punkty, o sportowy wynik, ale momentami gra o życie. Chociaż trafiają się momenty wesołe, zwłaszcza kiedy piloci postanawiają urozmaicić sobie nudne wyloty i fundują spadochroniarzom o taką właśnie tak zwaną górkę. Izabela Pilarczyk w tym skoku spisała się znakomicie. Trafiła piętą w tak zwane centro, czyli 5-centymetrowy krążek oznaczający idealne lądowanie. 0 punktów karnych. O to chyba chodziło, pani Izabelo. Bardzo proszę. Nareszcie to było to. Już. Pani Izabelo, co jest najtrudniejsze w takim skoku? Czy to od razu po wyskoczeniu z samolotu trzeba planować cały dolot do tego niewielkiego przecież 5-centymetrowego krążka? Praca zaczyna się praktycznie od momentu opuszczenia samolotu, ale najważniejszy etap to zaczyna się od 100 metrów ponad ziemią, jest ostatnie 100 metrów i błędy tam popełnione są już nie do nadrobienia. Dlatego największa koncentracja to jest tuż nad ziemią, gdy dosłownie ułamki ruchu ręki decyduje o tym, czy będzie to centymetr od centra, czy to będzie centro, czy to będzie w ogóle poza obrębem gąbki. Czy to, że skacze pani na własnym lotnisku, jest rzeczą, która ułatwia ten skok? Oczywiście. Zawsze u siebie jest najlepiej. Zna się plusy i minusy swojego lotniska. Wie się, gdzie można się spodziewać trochę ciszy, z której strony wieje wiatr, to jak dany teren reaguje na to. Bo te mamy drzewa i one osłaniają ten nasz start. I wiadomość, znajomość tego terenu na pewno ułatwia. Tego dnia wszyscy zaznali uroków spadochronowego sportu. Nawet nasz operator, który w pewnym momencie dał się nakryć. Po zawodach uwagę kibiców przyciągnęły niezwykłe pokazy sprawności spadochronowej. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli komuś znudzi się swobodne opadanie na spadochronie, może na przykład usiąść na spadochronie kolegi i w ten sposób przemieszczać się w powietrzu. Ale jeżeli i to wyda się komuś zbyt nudne, można zejść do lecącego poniżej spadochroniarza i kontynuować lot we dwójkę. Przecież zawrzeć to raźniej. Istnieją jednak modyfikacje tego systemu. Taki lot nawet w parze również może być rzeczą nudną. Należy wtedy po prostu spróbować o czegoś takiego. Jeżeli zaś ktoś uważa, że sam lot pod spadochronem czyni go mało widocznym w powietrzu, zawsze może ze sobą zabrać jakiś przedmiot, który umożliwi lepszą jego identyfikację, na przykład flagę o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Wtedy na pewno zostanie dostrzeżony, tak jak dostrzeżony był Cezary Matyjas, który tym właśnie skokiem pobił najprawdopodobniej rekord świata. Organizatorzy zapowiadają następne takie zawody i następne takie pokazy w przyszłym roku.